Czego ci? Tutaj sprawdzamy. Na przykład, jeśli nie ma numeru 5, bardzo fajne i ciekawe zajęcia. No, żeby nie przedłużać, zacznę konkurs na najciekawszą fryzurę. Uczestników proszę o wejście tutaj bardziej na środek. Najciekawszą fryzurę wszystkim. Ktoś jeszcze jest? Może ktoś tutaj z publiczności? O, jest, proszę jeszcze. Ktoś jeszcze jest? No to proszę wszystkich tutaj. Fryzura. Wszyscy, którzy mają fryzurę. Takie specjalne. Nie ma nikogo więcej? Nie. Ty? I wszyscy chodzi. Kto jeszcze ma ciekawą fryzurę? Nie, ale kto ma ciekawą fryzurę, jeszcze zapraszamy. Macie ostatnią szansę. Łukasz, zaproszę tutaj. Piotrek, już sobie będzie okrągłe. Widzę chyba księgę. Wszyscy? I zaprezentuję swoją fryzurę przy muzyce, dobrze? To może zacznę. Teraz może jakiś chłopczyk dla odmian. A ty jak zrobiłeś swoją fryzurę? Prezentowali swoje fryzury, dobrze? Nie ma. Dzisiaj uczennice również. Może jeszcze panią Komorowską. Powołajmy komisję, żeby sobie zdążyła zapisać. To może do komisji, może teraz. Co jest Martyna Orman z klasy drugiej? Pokażcie wszystko. Prosimy o ogromkie brawa. Super, to teraz sobie tutaj stoi na boku. Teraz poproszę pannę młodą, taką piękną. Jak masz na imię? A z jakiej jesteś klasy? Czwartej. Wiedziałam. To jest Weronika Kukla z klasy czwartej. Prosimy o ogromny fajny. Dobrze, teraz ja sobie tam na boczek. I teraz będzie jakiś góra chyba. Zapraszam cię tutaj do mnie. Jak masz na imię? No. Damian Stopyra. Tutaj jest Damian Stopyra. Z której klasy? Z pierwszej. Widziałam też. A za kogo się przebrałaś? Za kurala. No super, naprawdę. Pokaż mi tą tu szczupaka. Tam jest zakopany. Działam. Dobrze, proszę sobie zapytać na boczek. I teraz poproszę wróżkę chyba, taką piękną wróżkę. Taką masz fajną czapkę. Jak masz na imię? Galec. Z której jesteś klasy? Czwartej. Wiedziałam, że też jest moją wychowaną po prostu. Ale masz fajną, tutaj jak welon wygląda, prawda? Super, no to tutaj mamy z sobą Kingę Dec z klasy czwartej. Piąte brawa. Teraz zapraszam do siebie może kogoś z tej drugiej strony. To piękne, które już wytrzymało z sobą 60 lat małżeństwo. Zapraszam tutaj do siebie. To może przedstawicie mi się, dobrze? Nie będę was dużo męczyć, tylko mi się przedstawcie. To może kobiety mają pierwszeństwo, prawda? To jest kobietą? Dobrze, nie widzę, że to jest małżonka, prawda? Jak pani ma na imię? Ale dobra. Pani Aldona, tak? Aldona? Aldona?
Patrycja Płoc. To połączenie pana imię, a Patrycja Płoc. A to jak? Artura. Artura, pięknie. Zaprezentujcie się jury. Teraz. Oni nie mogą zakończyć. Jak masz na imię? Aniela. A z której jesteś klasy? Z czwartej. Nie no, super, wyglądasz po prostu piękne. Ale fajny, jejku. Za kogo się przebrałaś? Przebrałam się za Wiosnę. Super, wyglądasz. Prezenty się teraz przyjmij. Oto Ania Figiel z klasy czwartej. Ale masz piękną przyjęcie. Brawo, Ania! Super. No teraz jakaś taratula chyba. Jak? Dawid Pełc. A Dawid Pełc. A z której jesteś klasy? Z czwartej? Wiedziałam, by cię uczył polskiego, to wiem, wszystko zawsze. Zaprezentuj się teraz jury. To jest Dawid Pełc z klasy czwartej. A jeszcze mi powiedz jedno, za kogo się przebrałeś? Za pożara. Nie fajny. Jaki masz fajny opalek z tym. No, to teraz zaproszę chyba jakiegoś DJ-a, widzę, bo ma pełno płyt przy sobie. Ale fajne, fajne masz te płyty. Jak masz na imię? A z której jesteś z klasy? Czwartej. Wiedziałam, dziękuję. Pokaż, tutaj zaprezentuj. Ale super wyglądasz, jak się kręcę. Mario, widziałam się z tego stroju. A za to się przybrałeś? Skarga. Teraz zaprezentuj się jeszcze nam jury. Proszę o gromki, gromki. Jest? Wiosna. No wiedziałam, Wiosna już chyba się powoli do nas zbliża, ale jeszcze nie jestem pewna. Jak masz na imię? Rupert Karolina. A z której jesteś klasy? Z pierwszej. No super, wyglądasz. Zaprezentuj się teraz na piękny jury. Proszę o gromkie brawa. Teraz może wezmę, może tą księżniczkę, bo chyba się zaczepiłyście trochę. Zapraszam tą księżniczkę do mnie. Księżniczka? Ania Zielonego Wzgórza. Właśnie, Ania Zielonego Wzgórza. Wiedziałam, że skończy na tą czapeczkę. Ania Zielonego Wzgórza to moja ukochana przyjaciółka. Wiem, o kiedy rozmawiałam. Jak masz na imię? Gabriela. A z której jesteś klasy? Z trzeciej. No super, wygląda, zaprezentuj się teraz pięknie jury. Zdrowicie, to jest bohaterka książki Ania Zielonego Wzgórza. Proszę o ogromnie brawo. Jakiś policjant chyba, chodź tutaj do mnie, policjancie, matko, co cię boję. Zaresztujesz mnie? Nie. No to fajnie, lepiej, prawda? Tak. No to super. Jak masz na imię? Harpia. A na nazwisko? Soczyn. A z której jesteś klasy? Przedszkola. No super, no patrzcie, jaki policjant. Widzicie, już w przedszkolu przyjmują do policji. Wiedzieliście o tym? Chyba nie wiem. No super, wygląda. Zaprezentuj się teraz jury. Super. A na co się przebrałaś jeszcze mi powiedz? Strażaka. A ze strażaka, ja mówiłam, że za policjanta. A, to strażak jednak, ale super, wygląda. Takie gromki, naprawdę gromki straż. Teraz może o matku zamieścić w worku? Co jest? Zapraszam tutaj. Tylko... Czarownica. Czarownica, bo pięknego pięknie. O, ale jest nawet jego ręce, jakieś takie w kropki, bo jesteś wysoko. Ale fajnie wyglądasz w tym worku, jej. To wy się przybraliście do czarownicy, tak? To jest mój więzień? Tak. A jak ty masz na imię? Grzegorz Chmiel. A z której jesteś, Kasia? Piątej. Aha, a ty, Pytaku? Trzeciej. A jak masz na imię? Paweł Zec.
zgadzamy. Ile jeszcze? Jeszcze zdjęcie. Uwaga, jeszcze zdjęcie. Pokaż się tutaj do kamery i do zdjęć, jak super wygląda. No i teraz, żeby... Pokaż się, jeżeli chociaż jeżeli już was dobrze widzieć, ale trzeba pokaż. Ale no super, tylko wiesz, o co się pierwszy zrobiła. Ale to mi się podoba. Gdzie kupiłaś? Siostra. A, siostra ci. A z jakiego się przyjdzie? A gdzie już przybyła? Jestem księżniczką. A jak masz na imię? Natalia Cisław. Natalia Cisław. A do której chodzisz? Ale super, wyglądasz. O, ci pokaż teraz. Thank you.
faks. Także się, posłuchajcie. Doktor włożył okulary, bo już był czegokolwiek stary. A to nie ma Alexa. I zbadał. No i wreszcie tak powiada, Marek zgłosił, jak ci zapytał wtedy. Tam też. A cóż to robią uczniom? Pokazał. Nazywam się Maciej, właśnie teraz chodzę do 5 klasy.
rysowanie to łowienie ryb. W przyszłości chciałbym zostać rybakiem. Piosenkę. Ja chcę z Makumba być królem wioski. Ja mieszkać w Afryce, przyjechać do Polski. Chciałbym studiować w waszym pięknym kraju. Zginąć mi tu jednak żyć nie dają. Ja uczyć się często waszego języka. Raz dostać zęby i iść po ulicach. Polacy rościsz i każdy to powie. I nigdy nie lubić czarny człowiek. Marek Jędrowski, chodzę do 5 klasy. Moje hobby to jest piłka ręczna. W przyszłości chciałbym zostać policjantem. No i takiego. Nie. Piosenkę. Miała matka syna, syna jedynego. Chciała go wychować na pana wielkiego. Tak to wychowała, fajna poprawczaka, oddać go nie musiała. Niech żyje wolność, wolność i swoboda, niech żyje zabawa oraz panna młoda.
Hej, latino, latino nowe, camion beso con mucha voz. Soy yo toda la noche, baila amor, azar, azar final. Dime, dime con la flor, si lo que siento hace, hoy dime, dime por favor, latino lío, sí señor, cuéntame ni con la flor, con la flor, si lo que siento hace, baila amor, se sacudo a ti. Na początku witam serdecznie wszystkich zgromadzonych, jak na pewno wszyscy wiecie, nazywam się Katarzyna Kutosz, ale mówcie do mnie Kaśka. Chodzę do klasy szóstej. Moje zainteresowania to książki przede wszystkim, literatura polska, jak i obca. Zaprezentuję Wam teraz Walca Wiedeńskiego, a później opowiem coś więcej o sobie. Najpiękniejsze mam ubranie, moja buzia tryska zdrowiem. Jak coś powiem, to już powiem. W szkole mam najlepsze stopnie, świetnie jeżdżę na rowerze, znakomicie muchy łapię, ludzie Wisłę znamawię. Jestem mądra, zdolna, wiotka, słodka i powabna. A w dodatku daję słowo, mam rodzinę wyjątkową. Tata mój do pieca sięga, moja mama taka tega, moja siostra taka mała. Ale jestem samochwała. Lepa Kurasińska. Najlepszym i najsympatyczniejszym dżentelmenem w naszej szkole jest Maciek Wasiuta. Dziękujemy, spotykamy się malutkie.